To pani twierdzi, że ma supermoce. Chyba faktycznie w sądach wyborcy powinni móc pozywać polityków za oczywiste kłamstwa. No bo jakie pani ma supermoce? Może Truskolaski jak Stalin czy Lenin w końcu umrze i Białystok będzie mógł się rozwijać jak normalne miasto, a nie zaścionkowe koryto skażone korupcją, nepotyzmem, łapówkami i niekompetencją oraz głupotą?